ciebie. Wiem, że w życiu nic innego już nie zrobię. Jest ryba? Spiął się, spiął się. I teraz nie wiadomo, czy to trzymać na siłę, ale była szał. Widziałeś, że utrzymać go nie mogłem. To jeszcze udało mi się nagrać kawałek. O, no i bywa i tak. Tam, nie wiem, jak tam chapał. Na szybko, generalnie jesteśmy... Teraz nie wiadomo, czy było czapły. Może zostawy były godzinę w wodzie. Janek miał pierwsze branie, ale fajnie, bo nawet sygnałek nie zawył, tylko od razu kit wygi się wygiął. No tak, ale teraz zobaczymy, co to było. No i niestety, no. Czy w ogóle jest przypom, nie? No. A co to było z tego lewego markera? Tak, na orzech tygrysi, na tym sfermentowany. Strzał był na orzech tygrysi sfermentowany z... Tak mi się wydaje. Ale zaraz zobaczymy wszystko. Z tego miejsca. No, nie, wszystko jest. Orzech, no. Tak, orzech grał. Co tutaj? No i bywa i tak, no co poradzisz? No, igła. Źle się zapiął i tyle. Ale branie było spokojnie. No fajnie wygiął. Ale pojechał trochę, widzisz, nie? No ale to nie było widać, że to amur robi. No. Pojechał trochę i albo no, mógł być amur, wargę mógł nie dostać. No. No nic, lecimy dalej. Nic jeszcze tak naprawdę nie nagraliśmy, dopiero usiedliśmy po wywózkach i już pierwszy strzał. Dobra. Ja miałem też jakieś podciągnięcie, jedno pulsowało z tamtego drzewka, ale nie udało się. Lecimy dalej. Tak czasami bywa. Tak. Najważniejsze, że to się nie poddawać, nie Jasiu? Tak, to dopiero wiesz. To są te słynne ziarna, o które cię wszyscy atakowali po ostatnim filmie? Tak. To są te ziarna. Ręką tego nie można brać, bo nie. Można się zakleić. Można się upić. Gdzie jest ta łopateczka? Łopateczka jest w wiaderku tamtym. Tam musisz przy moim namiocie, w którymś z otwartych, o tutaj właśnie. Nie, prawo, jeszcze prawo wiaderko, pierwsze wiaderko, o! Właśnie to. No dobra, ciśniemy, jest torba z Biedronki, jest. Polska cebula musi być grana. Nic, już teraz im dużo nie daje. Ale ta odległość jest, gdzie się... Co? Możesz z boku, u góry masz taki srebrny ten i lewo-prawo zoomujesz. Ale ta ryba to jest...
Jakiś tam. W ogóle nie wiem, czy to jest jakiś lesz, wiesz? No zobaczymy. Ale moment był taki, wydawało się, że to gruba ryba. O, to balamur jest. Balamur jest. Ładny? Nie wiem, ale widzę, teraz się obudzę. Zobacz, to jest, widzisz? Aha, aha, idzie górą. Nie. Nieładny. Ale takie typowo amurowe branie, piknięcia. Idzie górą. Dobra, jest strzałówka. Jak go teraz tutaj, żeby on nam tutaj nie takie zamieszanie nie narobił? No nie wiem, czy to jest amur, czy nie. Tak, tak, no tak górą chodzi, na pewno nie karp. Ale nie jest duży. Nie, nie. No ale... Właśnie to jest... Tak to wygląda. No teraz już to zielsko się nie widzi. No to... Pokaż, mamy nie, go. To chyba nie jest amur, to chyba mały karpik jest. Karpik mały. Karpik. Zobacz. A my już tu byliśmy tacy. Tak nam się tego amura chciało. O to właśnie zdradziliśmy chyba, po co tu chcieliśmy przyjechać. Jeszcze. Ale chodzi jak amur, co trafi. No. A mówili, że tu amury zachowują się jak karpie. No i może i odwrotnie. Znowu ta kulka różowa. A został nawet godzinę chyba nie leżał, co? No chyba nie. Kurde, chyba złowiłem najmniejszego karpia, jaki tylko mógł być na pogalewie, nie? Tak mówią. Mówią, że tu małych karpi nie ma. Tak, zdecydowanie to jest najmniejszy karp, jaki tylko mógł zostać. O. Branko było na też taką mocną Candy Nut Crunch z cytrusem. Został ładnie w boczek. Ciężarek go dopiął. Nie miał prawa się wypiąć. Nie do wypięcia to było. Ciężarek spadł. No i chyba od razu go puszczamy, co? Nie będziemy. Kiedyś może i będzie śliczny, ma ładne to. Ciemny karp ładny, no. Miał być amur. Nie ma amura. Wymiję. Tylko u kogo? Ale u Jasia. Stoi. Zaczep. Ładna praca tego nowego kika. Aha, bo to jest coś nowego. Tak, tak. O tak, to do tego służy właśnie. Że tak powiem, rozdziewiczasz. O, i tutaj ten koreczek. Kozacko wyszedł. Dobra, fajnie, że udało się zrobić strzał. Daleko jeszcze? O, już tak nawet chyba blisko. A, o, jesteś w kiju, jesteś w tym kiju. W którym? W tym. Niżej. Tak, chyba trzeba przełożyć, trzeba tylko przełożyć. No, uwaga. Wąsko, kurde, no. Spokojnie.
chuja, patrz. Co jest? No dalej jest ten kilki. Przełożyłem pod spodem. O kurwa. Niesamowita ryba wyszła z zaczepu. Ci się nie poczach. Postaram się. Trzeba nagrywać, jeśli niżej, niżej kij. Mamy, o. Co to jest? Amur? Nie, karpelon. Karpelek mały. Karpelosław. Pokaż. Nasz drugi karpelon. Tu. A wszyscy mówią, że tu nie ma. Małych. A musisz mi go w to zielsko dać. Pełno łus. Ładnie. Aha, come on. Czekaj, tu Azula, czekaj. Gra. Ops. Na którą ma tego dajesz? No, na chłopaku, może, nie? To nie będziemy go ważyć, nie? To damy do kołyski. Kołyska pusta. Tak. Pewnie. Wędkę wezmę. O, to gdzieś. Łodyfy macie? Nie, to... 11. Nie, 11 nie. Nie, nie, za chudy. Dyszko. Dyszko o tej porze. A już prawie zasnąłem. Tak to działa. Ach. Na sukces full bites. O kochany. Mocno dostał? Ojej. Dalej nie wiem, który. Już, ale już nagrywa. Nie, no tak. Tak jest, jest. Tak więc mamy branie w nocy. Kolejne. Bo Jasiu już miał dwa karpiki. I branie centralnie z górki, pierwszy zestaw, który kładłem. Akurat na orzecha tygrysiego od Janka z Kukurydzu. No i mama Amura. Taki był cel. Odjazd zrobił niesamowity przed chwilą. O, jest tutaj, zobacz. Piękny amur jest. Nie wiem, czy go widzicie. Niesamowite, bo właśnie chcieliśmy złowić tą rybę. No, ale on jeszcze pewnie kopnie. Jeszcze. Ładnie, no. Weźmiesz, on się podgorę? Będzie jazda. Jak go podnieść? Daj mu troszkę powietrza. Kasło go do nogi. No dobrze, nie pochodzi. Zalewam sobie jeszcze. Dobrze, bo on strzeli jeszcze parę razy. Do góry, Jasiu, do góry. Świetnie się, już go mamy.
Ło, wow, ładny. Dobra, masz to, tego odczepię. Kurde. Oj, 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 oj. To po dwójkę? O, no, ale chyba nie będzie. Ale blisko. Dobra, dawaj kamerę od razu go. Położyć paletkę tu? No, śmiało, śmiało. Tak, to super. Zobacz. Jest piękny amur. O. Branio. Haczek Musa, numer 4. O, niesamowicie się zaplątał. Branie na dwa orzechy tygrysie. Tu w środku była jeszcze kukurydza. Od Janka te alkoholowe. No i piękny amur. Niesamowity. Staram się go może jakoś tutaj wyjąć delikatnie. Demoluje właśnie wszystko, sam sobie wychodzi. No petarda niesamowita. Kurczę, niesamowite, przyjechaliśmy po amury i pierwszej nocy już się udało z górki. Niesamowity. No już, spokój. No, trochę nasza kołyska, musimy przyznać, że jeszcze na niego stać. No dobra. Udało się złowić to, co chcieliśmy, jaki był motyw naszego wyjazdu. Piękny Azjata. Piękne amurzysko. Około 17 kilo. Teraz pokażemy. Zrobiliśmy tutaj małe jacuzzi. Oczywiście już nas ochlapał. O. I pokażemy go wam. O, zobaczcie. Takiego pięknego amura. Blisko 17 kilo. Branie na dwa orzechy, tygrysie i kukurydzę. Jasia, przynęty, które praktycznie już alkohol wytrącają. O. Haczek Musa numer 4, zobaczcie, jakie piękne, a tak naprawdę było pikanie, nie? Tak, pik, tak, pik, kilka pik. Razy. Pikało kilka razy, taki piękny amur, nie chciało nam się wychodzić, super haul, zobaczcie jaka, chcieliśmy przyjechać po amury i przyjechaliśmy i złowiliśmy amura. Branie z górki klasycznie, jutro wam wszystko pokażemy i spróbujemy złowić więcej. Dobra, nagrywaj cały czas, ja go już tu wsadzę i go puszczamy. Wypuszczanie amurów to tak naprawdę jeszcze bardziej ostrożna sprawa niż karpi. Dlatego teraz wam pokażemy, może tam na środek przejdziemy. Co należy robić? Zawsze amura przy wypuszczaniu trzeba trochę podtrzymać, ponieważ no one mają to do siebie, że potrzebują odpoczynku. Będą udawały, ściemniały, że zdychają. To jest całkowicie normalne. Ale piękny, wielki grzbiet. Zobaczcie. Piękny. I zawsze delikatnie do przodu, do tyłu, dotleniamy rybkę. Aż amur się ocknie. Już tutaj fajnie, stabilnie trzyma swoją pozycję. Już petewkami rusza. Zobaczcie. On zawsze jest w trakcie walki. Też już pokazywaliśmy wam, jakie potrafią robić strzały. To właśnie są amury, dlatego od razu ich nie podbieramy. Ale teraz są spokojne i potulne jak baranek. Pewnie jeszcze na odchodne strzeli. Ochlapie. Tak, bo potrafią tak strzelić taką torpedę. O,
już powoli. Zawsze starajcie się skierować się rybę na wodę. On już chciał mi odejść, ale jeszcze. A. Trzeba go złapać i ukierunkować na wodę. O. A za oddali kolejny spław. Tak. No dawaj, dawaj. Dawaj, kolego. Już chciałeś odejść, nie oszukuj. Patrzcie. A nie trzymaliśmy go długo i noc nie jest ciepła, jest zimno, jest wilgotna. Chyba także amury są bardzo delikatne. Amur tak. Tak. Zdjęcie i do wody, żadnego przetrzymywania, nic. Dokładnie, nie ma. Taka mała rada, pamiętajcie. Amurów nigdy nie przetrzymujemy w workach. Mamy noc, w sumie jest która 2:30. Szybka sesja i do wody, co najważniejsze. Ale udało się, Asiu. Mamy to, po co przyjęliśmy. Amur. Okay. Miał być amur, jest amur. Jest. Jutro wam pokażemy, co je. Nie wiem, nie minęło może nawet pół godziny od tego amura. No nie minęło, bo się nawet zrzemnąć nie dało. Mamy kolejny. Nawet minuty. Jak on idzie, czy... To już raczej będzie karpiszon, ale chyba niewielki, bo już stamtąd miałem jedno branie, był ten maluch i to chyba jest bardzo podobny kaliber, bo coś, bo kopie przeważnie, jak one tak kopią i są drgania, to raczej są małe ryby, niewielkie. Tak jest. Duże raczej jedzie jednostajnie. Ale niesamowite, bo nie, już sam ci mówiłem, że tam jest tyle drzew i druga ryba do brzegu. Aż niemożliwe. No, i poszedł, ale to co mi się tu podoba, nie wiem, na którym jesteśmy, jest na trzecim, tak? Nie wiem, czy na trzecim. Chyba na trójce i to co mi się podoba, to że tutaj można, jest dość duży przestrzeń. Nie, no nie, stanowiska są przygotowane perfekcyjnie, no. Szeroko, wygodnie. Naprawdę spoko. Także... I fajne jest to, że od razu mamy te górki z przodu i tą zatokę i jednocześnie to jest 7 metrów, nie, 5 metrów, tak? I one korzystają z tego spadu. Tak, tutaj. Tak. Chodzą. A już tam chyba chodzi. Chyba raczej mały karpiszon. Przez moment coś się pokazało. Tak. Ale ważne, że... Wbija się w to zielsko. Wyła. Co jest? O. Idzie po tym zielsko. O. Kop. Wbił się chyba w to dziecko. Czuję, że jak strzela po tym. Dobra, chodź tu. Cały czas się ryby spławiają, co? No stop. Nawet tak holujemy, ryby centralnie się spławiają. Oj, zaraz z jaką kępą idzie. No. Z kępą? Karp mniejszy jako kępa. Ale walka... Walka zacna. Zobacz, za kępoliną tam jest. Dobra. Jak gosowice. Karpiszonek. Hello. Good morning. O, i od razu mamy rukolę na śniadanie.
Ła! Nie chlap! Też tu. Mówimy, jak nie jest za łatwo. No i tu nie jest za łatwo. Zobaczcie, ile to było. Wow. W ogóle co ciekawe, to nawet nie jest wpięty przez pys, tylko ciutkę z boku. Może się przewinie. No dobra, od razu go z tego podbieraka kładę. Karp nie wymaga takiej pielęgnacji jak amur? O, pięknie. Ale śliczny. I do swojego królestwa. Good morning! No i co, Adi, jeszcze powiesz dwa słowa na koniec? Podziękujesz? Dziękuję i idziemy spać? No, mam nadzieję. Chcę wam pokazać fajny temat. Zobaczcie, jak macie broli, czy namiot, czy jakiekolwiek inne wejście. Jest taki fajny, duży parasol. Taki jest to parasol Quantuma, serii Radical. Czyli ta karpiowa, i to co fajne w tej parasolce, to to, że jest naprawdę bardzo duża jest ta parasolka, niesamowicie mocna. No i to co dla mnie jest najfajniejsze, czyli boczne gwinty, dwie sztuki, dwie grube sztyce sobie dokupiłem i tak naprawdę mam, padał wczoraj deszcz, tutaj za wejście sobie zahaczam i tak naprawdę mam otwarte okna, jest przewiewnie. A deszcz tutaj nie pada. Usiedliśmy sobie z Jankiem na krzesłach. O, zjedliśmy słonecznika. Wybaczcie za bajzel w brolce. O, ale tak to wygląda. I jest to naprawdę, naprawdę bardzo wygodne. Tutaj jeszcze jedną fajną rzecz chcę wam pokazać. Mianowicie, którą sobie ostatnio zakupiłem. Ale wcześniej mniej więcej tak to wygląda. Karpik na szczęście od Nuni. Czołówka pod ręką. GoPro pod ręką, Tiger. A nie, teraz Tiger się nie pije. Bardzo fajny gadżet, służy do przypięcia do broli. Zobaczcie, jaka fajna sprawa. Mam tu łóżko, tutaj mam pendrive'a, tego powerbanka, ładuję sobie telefon, okulary, klucze od samochodu, jakieś inne drobne rzeczy. Wszystko bardzo fajnie tutaj zaczepione za czaszę do brolki, fajnie się trzyma stabilnie. Z tego są dwie wersje. Ja na oko wziąłem tą większą. No i zobaczcie, jak fajnie mi tutaj pasuje. Tak to wygląda. Musicie mi wybaczyć za ten śmietnik, ale wczoraj przyjechaliśmy. O. Niesamowita sprawa, bardzo wygodna. Wszystko pod ręką. No ale wygoda. To już można powiedzieć coś normalnego. Tutaj jest tak samo ta nowa torba, którą pokazywałem albo i nie pokazywałem w poprzednim odcinku. Stolik przydaje się, wczoraj zestawy sobie tutaj montowałem. No i tak to wygląda wszystko. Your love's my only cure.
Zimba bimba. Ciągle jeszcze w środku. Będzie amurek? Albo mały karpik, jak tak tąpie. Dziwnie podejrzanie idzie. Nie wiem. Coś z muzyką country. O, amurek. Nieduży. Nieduży, ale amurek widziałem. Ale fajnie, bo tak tylko jak na razie się sprawdza, nie? I to też został leżał z godziną w wodzie. No tak. Zumujesz go tam? Tak. Teraz zawsze taka nauka, jak macie już amura dość blisko, zawsze starajcie się ten hamulec wkręcić tak, żeby on był luźny i tylko trzymać go tak tyle o ile, bo amur potrafi bardzo mocno odjeżdżać przy samym brzegu, nie? To jest jego taka mała tajna broń. O, zobaczcie, to jest ten moment, w którym on może walnąć, ale nie musi. Nagrałeś to? Widzieliście to? Mówiłem wam, że może walnąć. Nie no, mistrzostwo świata zrobił, nie? Delfin. Nagrałeś to, Jasiu? Masz to? Sądzę, że tak. Ja, ale jazda. Drugi amur z tej górki. I to jest to, o czym wam mówiłem. Dlatego właśnie hamulec i dlatego właśnie trzeba uważać. Bo one są niesamowite. Taki mały, a tak daje do mnie matę. On po prostu poczuje podbierak. Jest? Udało się. O tak. Mamy drugiego amura, udało się. Z tego samego miejsca, z górki. Znowu dwa orzechy z kukurydzą, z tym, że zestaw wywiozłem może, nie wiem, godzinę temu, nawet nie. No i amur się już zameldował. Oprócz jeszcze kukurydzy dawałem kulki kokosowe, coconut cream i candy nut crunch. I taki oto śliczny, mały amurek. Nawet nie wiem, ile on może mieć, z 8 kilo? No, nie wiem. No, piękny, śliczny, fajny, wybarwiony i niesamowita walka. Jak zwykle wyskoki. Dobra, od razu, nie wyłączaj, Jasiu, od razu nagramy wypuszczenie. Na środek tam pójdziemy. To samo co przy wczorajszym amurku, starajcie się od razu go ustawić w pion, nie wypuszczać, chociaż on już widzę, że chce. Jeszcze go przytrzymam troszeczkę. Trzeba je troszkę poreanimować, zawsze amura należy trochę przytrzymać do przodu, do tyłu, skierować go na otwartą wodę. I tak jak teraz, chciał wyjść, ale ja jeszcze mu nie dałem i przytrzymać delikatnie, żeby doszedł do siebie, zobaczcie, on jeszcze do siebie dochodzi. Będzie chciał, to zaraz sobie odpłynie. Piękne są amury. Niesamowite ryby, czekamy. Bo widzicie, i trzeba go cały czas delikatnie poruszać.
No tak. No dobra. Skoro jest mowa o murach, to w takim razie muszę wam przedstawić mój przypona murowy, bo tak naprawdę różni się on od mojego standardowego przyponu, aczkolwiek niewiele, ale się różni. I za chwilkę wam powiem. Sorry, musiałem wytrzeć łapy, bo tutaj mam te orzechy i kukurydzę już przygotowaną. I za chwilę wam opowiem, co to będzie za różnica. No dobra, tak więc przypon tutaj poprzedni wytrzymał dwa mury. Jeden 17 kg i ten, nie wiem, koło 8 kg może miał. Haczyk jest nadal ostry, ale już presionka jest troszkę przetarta, no bo tam zostaw jest po górce idzie, więc jak go przeciągam, to pewnie o coś się przeciera. Odzyskuję tylko jakieś pojedyncze rzeczy. Śruciny nie muszę odzyskiwać. Gumka się przyda. I półeczko. Też jak najbardziej. Reszta pójdzie do wywalenia. O, dokładnie na to, bo teraz złowiamy ten mały amurek. Dobra. Czyli mamy. Dobra, na początek haczyk. Haczyk numer 4 Musa, więc używam tego haczyka. Przeważnie zauważyliście, że używałem longshanków, ale co do amurów, bardziej jestem przekonany do bananów. Nie wiem czemu, po prostu tak. No to jest mega, naprawdę bardzo, bardzo ostry hak. Czwóreczka, taki typowy bananek. Dalej. Kółeczko mamy i plecionka. Pierwsze moje ruchy to oczywiście ja tak sobie wiążę, tak mi jest najwygodniej. Najpierw przekładam kółeczko na haczyk w ten oto sposób. Dalej plecionka przez kółeczko. Robię pętelkę. Pętelkę robię dość taką dłuższą, dlatego żeby cały orzech, żeby orzechy razem z kukurydzą trzymały się na tym włosie dobrze. Jakbym miał mówić, ile to ma centymetrów, nie wiem, około 4. O, coś takiego. Tak mniej więcej. No i dalej muszę się znowu ubrudzić, czyli zakładamy orzecha tygrysiego. Zawsze staram się jak najbardziej tej płaskiej strony. I tak, orzeszek. Kukurydza. Jak największą wybierałem z wiadra, tak żeby dobrze się trzymała. Przebijamy za sam środek. I zamykamy to orzechem, czyli można powiedzieć taka kanapka. Też przez środek, z najbardziej tej płaskiej strony. I mamy tak gotową przynętę. Dobra, jeszcze potrzebny będzie zapewne stoperek. Stoperek zawsze daje taki nieco dłuższy, żeby te ziarno dobrze się trzymało. Jak sami zapewne doskonale wiecie, drobnica potrafi rozbić bardzo kukurydzę, jak i orzecha, i przynętę, i coś mogłoby spaść, a tego nie chcemy. O, przeciągam na włos. Biorę stoper. To
tutaj mam trochę problemów, bo zrobiłem to jak zwykle na akurat. Za dokładnie. Ładnie orzeszek sobie doszedł. I o co chodzi? O co chodzi w tak długiej pętelce? Zobaczcie teraz, jak ten przypon jest założony. Tu u samej góry ma pętelkę, która przez co nawet jak będzie amur dłubał czy drobnica, po prostu to się nie zsunie z włosa. Mamy bardzo dobrze wyważony zestaw. Dobra, dalej. Teraz to jest właśnie, można powiedzieć, pierwszym elementem takim małym, który zmieniłem na mury, będzie rodzaj haczyka, czyli z tego longshanka na banana. A teraz druga zmiana, i reszta już będzie praktycznie taka sama, to długość włosa. Tutaj zawsze staram się skrócić ten włos, ponieważ amury podgryzają tak naprawdę i dłubią to wszystko. I tutaj obydwa brania takie były, nie było stanowczych odjazdów, tylko było pik, 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 delikatne pikanie. No dobra, mniej więcej włos sobie wybrałem. Teraz muszę długość przyponu wybrać. Nie robię jakichś ekstremalnie długich, nawet troszkę go skrócę. O. Coś takiego. I teraz tak. Długość włosa sobie już mniej więcej wybrałem. Muszę zostawić jakiś margines na węzeł. Oczko zawsze na wysokości grota. Trzymać mocno. I obkręcam w koło orzecha. Raz i dwa. Przekładam przez powstałe oczko. I teraz sobie mogę jeszcze dobrać długość tego włosa. Włos nie jest za długi, wyszedł idealny. Możecie zobaczyć, jak to powinno wyglądać na wysokości grota. O, tak macie już zestaw gotowy, zrobiony. Tak to wygląda. Niedługi, krótki włos. Dalej oczywiście teraz trzymamy za to kółeczko. Przekładamy plecionkę od zewnątrz do wewnątrz zawsze, żeby zrobiło się coś takiego. Obkręcamy 8 razy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Patrzymy, jaka wyjdzie długość przyponu. Ja nie chcę długiego przyponu, czyli jeszcze tutaj wzdłuż z powrotem. Raz. Wychodzi nam taki węzeł i od zewnątrz do wewnątrz, żeby powstał efekt samozacięcia. Nawilżyć. Zobaczcie, tak to wygląda. Zaciskacz i mocno dociskamy. O tak. Ten włos może się troszkę poruszyć, dlatego musicie go sobie z powrotem, że tak powiem, ustawić. O, sprawdzić, czy kółeczko wam się za mocno nie zaciągnęło. O, pyk. I generalnie można powiedzieć, że zestaw jest gotowy. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Tak to wygląda. No i dalej na samym końcu długość takiego przyponu to jest około, nie wiem, 15, może 20 cm. I to jest, wydaje mi się, najbardziej optymalnie. W ogóle taka ciekawostka, ten amur, którego widzieliście, ten mniejszy, którego złowiliśmy, to tak naprawdę ten zestaw, który nagrywałem, że kładę przy tej górce i mówię o nim, to właśnie z tego było branie. I to samo tutaj na oczku z tyłu. Zawsze dociągamy mocno, tak żeby mieć pewność. I tak. Zakładamy gumkę. Na powstałą pętelkę
zakładamy gumkę antysplątaniową. Pyk. A na środek przyponu damy jeszcze śrucinkę. Jest zgrabna ta śrucinka. Ta będzie bardzo dobra. Śrucina, jak sami już wiecie, ci ludzie co oglądają, na pewno już pamiętają, że śrucinka zawsze ma nam pozycjonować, a ciężarek zacinać. O. I tak wygląda gotowy zestaw na mura. Dwa orzechy, kukurydza, przypon, śrucinka i rurka antysplątaniowa. Tak to wygląda. No dobra, w takim razie mamy wszystko i lecimy wywozić dalej. Opowiem wam troszkę o pogolewie samym sobie. Bardzo fajnie przygotowane stanowiska. No szczerze powiem, rzadko się spotykam z tak dobrze przygotowanymi stanowiskami. Po boku ładnie rosnące drzewka, skoszona trawka. Tam jest następne stanowisko. Tu jest bodajże stanowisko numer 2. Dokładnie. Wielkość tych stanowisk jest świetna. Z przodu są wykoszone trzciny. Dużo miejsca na namioty, tak naprawdę na stoliki, na jakikolwiek obóz, tak jak my to właśnie zrobiliśmy sobie tam. Tak to wygląda. Wielkość tego jest porównywalna do pomostów na Gosowicach, a nawet może nawet większe. Oprócz tego dostajemy tutaj na miejscu, jest od razu czworonóg, a nie trójnóg do ważenia. Więc świetna sprawa. Jest także domek, gdzie można schronić się przed deszczem, normalnie usiąść, odpocząć po podróży, oraz grill. Bardzo fajnie to wygląda. Tam dalej w oddali jest gdzieś kibelek. Tak więc wygląda to naprawdę bardzo ładnie. Jest to stara dzika glinianka. Teraz tutaj chłopaki dopilnowali, aby sporo pływało rybek i był niesamowity klimat. O, tam w oddali widać Janka, który właśnie skończy wywozić zestaw. No i tak to wygląda. Woda przepiękna, woda na pewno ma coś w sobie. Jak widać, sporo amura. Właśnie dlatego tutaj przyjechaliśmy nagrać ten materiał. I jeżeli macie więcej pytań, no to śmiało, zadawajcie je w komentarzach na temat łowiska. Zapraszam do obejrzenia fanpage'a, na którym także widać bardzo dużo ryb, dużo amurów zarybieniowych. No woda ma swój klimat, niepowtarzalny urok. Tutaj z prawej strony jeszcze mamy bardzo dużo kołków, różne zaczepy, drzewa w wodzie, grążele gęste. Cały taki pas tych drzew. I tak to wygląda. No, niesamowita, bardzo piękna woda. A ja kończę, bo Janek już wraca. I ostatnie wywózki przed nocą. Jasiu, dawaj, płyniemy. Mamy branie. Wow, i to jest na M-kę, na nowego kija. Ja, a ja akurat robiłem PV-ki. Poszedł. Trzeba płynąć od razu, na luz. Trzeba na luz od razu, Jasiu, i pływać, bo on w zaczepie idzie, wiesz. Siedzi. Zaczep. Albo amur. Nie, zaczep. No nie mam tam, wiesz, tam są same zaczepy. Jak tam z rybą nie wyciągniesz, to tam od razu pozycję spłynie. Tam trzeba, na luzie trzeba od razu płynąć po rybę, Jasiu. Nie ciągnąć. Od razu. Trzymać ją, zostawić. Od razu wchodzimy, jedziemy, nie? Na luz i jedziemy. Szkoda ryby, patrz, druga ryba stamtąd. Ładna była. Oj, no nic, no. Okej, to teraz jadę. Tylko musisz pod spodem, bo tak? Nie, ja wiem, tylko musiałbym... No i nie wiem, nie mija może
minuta. One po prostu wjechały, tam widać, że stado weszło. I na drugim kiju mamy branie. Ale czy coś z tego będzie? Nie wygląda na pewno dużą rybę, tak mi się wydaje. Chyba, że to jest amur. Cały czas robiłem PV-ki. Może popłyniemy właściwie. No to dawaj, lecimy. To wiesz, wyrzuć ten kij. Zakładam GoPro. Fajną pogodę mamy. Idzie ta ryba teraz, zobacz Jasiu. Trzeba zostawić ten kij. Aha, jeszcze ten kij. No, zaczep jest, no. A on idzie równo w miarę. Dawaj. Jakbyś, no. Ale on idzie. No właśnie. Idzie centralnie, zobacz. Nie, dobrze idzie. Nie, dobrze, poszedł na krzyki. No, my musielibyśmy teraz szybko wskoczyć. Dokładnie. Został na brzegu. Tak, 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 ja wiem. Czekaj, jak? Nie, 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 tak jest. Tu z tej strony musisz. Górą? Górą, no górą, dobrze. I połóż go na ja usiadam. Usiądź sobie, Jasiu. Odbiera gdzieś? Tak, siadaj sobie. A tutaj? Obojętne. A gdzie byś siadał? No mógł. Ale on jest z tamtej strony. Nie, dobrze, dobrze, dobrze idzie, dobrze idzie. Tak, tak, podnoś żyłkę. O tak, daj mi, daj, tu już nie przejmuj. O, zobacz. Zajebiście, teraz odciągaj go w lewo. Ja tam ciągnę, bo on jest zaczepny. Tak, widzę już odpięto. Dobra, ja już wchodzę na silnik. Teraz już wchodzę na silnik. Dobra, wiesz, jest. Czekaj, zaczepimy za żyłkę, czy nie? No właśnie, mam nadzieję, że zaczepimy. Zaczepimy to. No właśnie, usiadłem na bok. Dobra, odciągnięty jest, no. Dobra, już naokoło to się nie pamiętam. Żamurro. Fajnie będzie. Dobra, hamuję już. Teraz już jest twoja walka. Zobacz, to przygotuję. Zaczepię. Czy w żyłce? Dobra, uważaj. Będziemy teraz albo lewo. O, patrz. Zaczepię, dobra, dobra. Ściągnąć to? Dobra, teraz uważaj, o tak, piękny manewr. Jasiura pokonał. Kurwa, koneser. Jest ryba. Ale to chyba nie jest. No to nie szkodzi, patrz na ziemi, jest walka. Haki, papa. O! Amur, nie, karp. Karpelon! Karpeloniasty, karpelon. Uuu, silne są. Jeszcze nie, jeszcze nie. Patrz, petardę mają te ryby to. A dobra, patrz na kij. Ło, to są właśnie salatiumy. O, piękny, chodź. Ło. Pogalewko. Pogalewko daje. Wow. Nie jest lekko. Ale wachluje. Wow. Wow. Szczytówkę do wody wkłada. Zobacz, co się dzieje. Wow. Za cztery mocny. Cię nie boję się, bo tak jakby miał jakiś haczyk słaby. Musa czwórka. Ryba nie jest duża, ale... Ale zobacz, jakiego cwana robi. Przecież bo skowrotka nie popuszcza, to jest no. Niebo na beton przykręcony. Patrz, patrz, patrz. Ło. Czuję tą głębokość tu. Pa, pa, pa. Ja, nie, o, wow. Go, żeby żyłkę nie puszczał. Może odpłynąć tam, bo jest tak, właśnie tam. Co, a nie wjechaliśmy jeszcze, nie? Chyba, aż powoli jest chyba. To taki no. Ale pięknie wskoczył. Skoczył, młody. Ile? No, dycha będzie.
Piona, Jay. No ale przecież tu nie o to chodzi, tylko chodzi o amur. Patrz, zabrania pod rząd. No, weszły. Czaja w silnik, czaja, bo żeby w silnik nie weszło. Czekaj, to strasznie długa siatka. Nie, po prostu daj od gotu do przodu bardziej. No, ta siatka jest długa, to jest może na kolana, żeby ci mokre, nie? Amurowy, nie? O kurwa, ten sobie wróciło, bo... Ten amur tyłem, do tyłu cofnij. Bo się boję, że tą żyłkę, chyba nie. Czekaj, nie. Tak? Jesteśmy już na tym markerze. A, no dobra, to cofam. Tu przy powierzchni to chyba tej żyłki nie będzie, co? Będzie, ale pływnie na te dwa orzechy. Ale wcześniej na kulkę było. A, wcześniej była na kulkę, ale kulka była pływająca pod spodem, a na górze był orzech. Może być coś w tych ziarnach, one je tu wiesz, pasą. Tak, tak. Tamury, wiesz, wszędzie gdzie były brania, to ziarno było. Najtańsza przynęta i chyba jest jej tu najwięcej. No. A do tego taki, wiesz, przysłodzona, przefermentowana to... Kurde, zostawy leżały, nie wiem, pół godziny nawet nie leżały. No i dwa pod rząd brania. A przez cały dzień od rana, od siódmej, prawie że amur. Ale widzisz, to po przewózkach może tak, bo ja wtedy też wywiozłem, tego w nocy też. Też. No. Kilka godzin branie. Teraz wywiozłem, godzina i znowu amur, nie? Ci trzeba po prostu może, wiesz, świeże nęcenie, czyli on tak jak, świeży, wiesz, towar, nie? Sypiesz troszkę towaru, nie ma co dużo, wiesz, słoiczek, pyk, towaru. Teraz i... uwaga. Tylko za każdym razem, czekaj, które żył. Jak będzie chciał. Kilka słów. Zestaw był na amura wywieziony. Tradycyjnie. Jakiś ciekawy ten amur. No właśnie, jest taki ten. No ale konkurencja pokarmowa, ja myślę, że w tych ziarnach to gustują mi karpie i amury. I wcześniej było jedno branie i teraz... No jedno branie poszło w zaczep. Centralnie minuta po, ale tutaj też mieliśmy trzcinę, nie? Jakiś taki kawał badyla nabity tak. Na żyłkę. O. On chce już chyba do wody. Tak, chyba tak. No, to puszczaj go z tego bora. O. Wow. Wow, ale tu jest petarda. No dobra, tak więc ostatnio używałem tego stick mixu na karpisku. To jest deki z cytruzem, pellet z kopek squid i pellet pineapple crunch. No ale to już sobie wyschło, dlatego postanowiłem tą mieszankę troszkę wzbogacić. Miałem takie szproty wędzone, bardzo fajna rzecz. No niektórzy nawet robią kulki z tych szprotek. Ja nie ukrywam, że troszkę je przetrzymałem w lodówce, żeby naprawdę ostro pachniały. Walą niesamowicie. Oczywiście dodaję wszystko, plus ten olej, który jest w środku, bo to jest bardzo dużo dobrego na boczek. Dalej chciałem wam pokazać, no bo to jest oczywiście stick mix, tak więc nie może mi rozpuszczać PFOA, friendly PFOA to jest ziarno, które dostałem, dostaje się od razu w paczce przy zakupie Carp Old School ziaren i ma się taką właśnie siateczkę friendly PFOA do takiego stick mixu, idealna sprawa. O, przegryziemy sobie, otwieramy, bardzo ładnie pachną i też dodajemy do środka. Mamy już dodatkowo do tego wszystkiego szproty i kukurydzę. Dalej będzie mi potrzebna kruszareczka. Tutaj mam troszkę kulek deki. Stick mix był deki, więc niech i kulki też będą o tym samym smaku. No i tak, i to sobie bierzemy i tak mielimy, o tyle o ile, nie za dużo, nie za mało, tak właśnie, o tutaj jeszcze troszkę kulek. Tak to wygląda. Dalej mielimy kulki, żeby troszkę było innego zapachu. I całość zalewam jeszcze deki. To jest zmieszane też z K-Krajem, żeby było bardziej mokre. Wszystko o tak do środka. Musicie mi pozwolić, że zrobię jeszcze na chwilę zdjęcie.
zdjęcie tego całego. Meksyku, że tak powiem. Ustawimy sobie makro. Coś z tego wyjdzie na pewno. O. No i zobaczcie, nawet nie patrzyłem. Wyszło git. No i teraz całość oczywiście mieszamy dobrze, razem z tymi szprotami, które to trzeba też zmielić. One bardzo łatwo się rozdrabniają. Tak jak widzicie. I tak mniej więcej, oczywiście te szproty jeszcze dokładniej idzie rozbić, ale tak mniej więcej wygląda mieszanka. Jest to bardzo atrakcyjna, oleista, oleisty miks z dodatkowymi żółtymi punkcikami w postaci ziaren. No i wygląda to świetnie. Kiedy ubijak wam się łamie, najważniejsze to improwizować. Ubijak z drewnem i trochę taśmy i działa. To u ciebie. W samym rogu? Tam na rogu gdzie trzcina. Czarna taka, kurwa, to jest bestia. Nie wiem, co to było. Może to był szczupak. To a może amurro? A może amurro taki czarny. Mówię. To już może chodzą tam. I ta kaszka tam pokryła. Jasiu znowu wywiózł. 5 minut temu dosłownie wędkę. A to już dzisiaj od rana pierwszy, drugi, trzeci, czwarty strzał. Ale niestety same karpie. I no nie wiem, już kładę na płytkie, na te orzechy. A to chyba nie jest coś dużego, co? No nie, nie, nie. To nie wygląda na dużą rybę. Bo idzie dosyć spokojnie, ale może być amur, bo tam było, tam założyłem właśnie tą wiązkę. A, ten wianuszek? Ten wianuszek kukurydzy i tych orzechów. Ciekawe. No może akurat będziemy na amura, no. Ale branie jakie było takie, bo ja nie byłem przy braniu? Szczytówkę przyginał i powoli hangar jeszcze. Czyli typowo karpiowe. Raczej karpiowe, no. No to już nie wiem, co mam robić. Znaczy malutki tam jest, szósteczka. Bo szóstkę założyłem właśnie na ten wianuszek, tak jak zawodowcy łowią amury. W taki troszkę sposób, nie? Jak on idzie? Widzisz? Spokojnie, no. A widzisz żółkę pomiędzy czym? Żadnych. Proszę? Pomiędzy czym idzie? Widzisz? Czy? A jest, w środeczku idzie. Na razie jest, na razie idzie, jest. Amurowo idzie. Amurowo idzie, tak? No niestety właśnie. Chyba karpelon. Ja lubię takie... karpik, niestety. Ale nie mam tam tej żyłki. Spadła już? A nie, mam, mam. No przecież mówili, że małej karpi nie ma, to niemożliwe. A my już drugiego karpia mówimy takiego... że nie ma takiej karpi. Jaki glucinio. No glucinio, no. No jak to się... Jak to się... Czekaj. Czekam, wyjdziesz z tej żółty, czy nie wyjdziesz?
zrobił niezły galimatias, co widzę. Galimatias jest. No i zobacz, ale zobacz na tą, ten wianuszek i na ten haczyczek malutki. Typowy zestaw chmurowy, jak twierdzili. Tak to u nas działa. Fotel reżysera, operatora, aktor. Wybredny aktor, dlatego że muszę go wzmacniać oranżadą. Wybredny, niewyspany, zmęczony. Narzeka, że jakieś eliksiry, inne firimiri. Dziękuję, młody człowiek. Dobrze, tak więc to wygląda właśnie od kuchni. Tak wygląda nasze nagrywanie. A w praktyce zaraz wam pokażemy. To było to. Dobra, możemy zaczynać. No to w zasadzie łowimy amury. Chcemy łowić amury. Chcemy łowić i robimy wszystko, żeby je łowić. Zestawy takie typowe na amury. Łowimy na przynęty wybalansowane, podnoszone, wysoko, nisko. No i oczywiście tradycyjne, czy kładziemy na dnie zestawy. Z przyponów takich najbardziej popularnych, jeżeli chodzi o przypony amurowe, to jest tak zwany ten derik. No to jest taki bardzo prosty przypon z pętelką na haczyku. Do tego najlepsze haczyki to są z długim trzonkiem typu longshank. Bardzo mocne, ostre i przede wszystkim mają taki długi trzonek. O, w ten sposób mocny, krótki, znaczy wąski łuk kolankowy są super. Przez co hak jest po prostu bardzo mocny i ten twardy pysk dobrze wchodzi tutaj i trzyma. Mamy taką okazję, że wywozimy zestawy pontonem, dlatego więcej przyponów łowię, robię na miękkich plecionkach, ewentualnie w otulinie, ale też nie stronię od przyponów sztywnych, na które też łowię tutaj. Zrobimy sobie taki jeden przypon, szybko. Czyli krótko i na temat przypon amurowy. Amurowy na derigu na miękkim przyponie. Czyli tam są petelką D na ten. O, mam akurat plecionkę w otulinie. Otulinę ściągniemy. Ile centymetrów ściągasz tej otuliny? No tak generalnie to jest około 10 cm, tak żeby mi zostało nawiązanie. W zasadzie nawet tak dużo nie trzeba, bo wiążemy to w sposób taki, to w tej chwili nawet krótszy, niepotrzebnie tak tyle ściągłe. Czyli standardowo przez oczko, tak jak... Tak, standardowo i owijamy. Węzła bez węzła. Węzła bez węzła. Ja jeszcze robię coś takiego, że jak robię na przykład krótki, kilka tych zwoi, to ten odcinek, który wystaje, który... A la włos. Tradycyjnie do włosa jest. Przekładam go tutaj przez to i jak wracam z powrotem go zaciskam jeszcze jedną pętlą o coś takiego.
A czyli on jest taki mocniejszy. No mocniejszy, no tak jak troszkę. I teraz ile przyponu, jaka długość przyponu na Amura według ciebie tutaj? No, wydaje mi się, że no, te przypony nie powinny być takie standardowe, to w granicach 18-20 cm jest dwóch. Hmm. To są takie standardowe. Zależy też od miejscówki, jeżeli mamy trochę więcej trawy, muł i tak dalej, możemy ten przypon wydłużyć nieco, nie? Jeżeli podnosimy na jaką wysokość, nie śruciną, jak stabilizujemy, to też możemy ten przypon w jakiś sposób, bo jak przykład 15-centymetrowy, a będziemy chcieli 5 cm podnieść, to 10 cm, może być za krótkie, chociaż nie musi. Ale... Wiele osób twierdzi, ja też jestem takiego zdania, że krótki przypon szybciej pokazuje branie Amura, bo on dziubie. Zdecydowanie i tak. I wtedy ciężarek szybciej, więc tak to też widzę, jak masz 15-20 cm, to jest bardzo podobnie, tak jak ja robię, nie? No, także ucinamy sobie tu. Czyli w zasadzie ta pętla węzeł bez węzła nie jest taki standardowy, ale aż taki jeszcze, bo tam po swojemu coś przełożyłeś i to zaraz tam pokażemy dokładnie. Tylko przełożyłem ten to tak, żeby wzmocnić tego, żeby mi się przypadkiem nie wysunęło. Coś nie wysunęło. Bo zdarza się tak, jak przy jak ty owiki jest niewiele, nie, to się może zdarzyć. No. To już mogę obciąć to prawie, że na zero. W zasadzie mamy, o, haczyk goły. Trzyma. I teraz tą pętelkę D robię z fluokarbonu. Z grubego fluokarbonu zaznaczam przy haczyku takim, na przykład na fluokarbon 40, 50 nawet. Tu jest 60, 40 to jest 50 fluokarbon. Gruby fluokarbon. No, z grubego fluokarbonu zrobimy tam pan pętelkę. Czyli odcinasz jakiś, tak, a nie jakiś? No, odcinam ten taki trochę ten. Robimy takie kółe, znaczy. Pętelka taka duża. Taką pętelkę dużą robimy. Haczyk bierzemy dwa palce. I tą dużą pętlą owijasz. No, cztery razy, tak powiedzmy, o, żeby ten węzeł mi był za jakiś. Owijasz zakres. W koło trzonka. Można to robić, potem pokażę dokładnie, jak to robić. W tej chwili robię to tak. Raz, dwa, trzy, cztery. O, zwoje ładnie ułożone. Zaciągam, tym zaciągam to. Z dwóch stron zaciągacie fluorokarbon. Tak, teraz musimy to zaciągnąć nieco mocniej. Złapię. Czyli to jest ten element, który macie na trzonku od pętli D, takiej podłużnej bardziej tej pętli. No, ta pętelka w ten sposób to wygląda. A jak mówię, zaciągniemy to tak, żeby to można było delikatnie jeszcze przesuwać, ale z pewnym oporem. Czyli musi na tyle stabilnie siedzieć, żeby kulka po prostu pewnie tego nie przeciągała, nie? Obetniemy tą dłuższą część, obetniemy na zero prawie, że. Zostaje nam coś takiego. I mamy coś takiego, czyli... O, tak. Taki wąsik. Taki wąsik. I teraz dobieramy kółeczko. Kółeczko, czy tu akurat mamy taki niekształtny owal, nie wiem, taka gruszka powiedzmy. To wszystko jedno. O, coś takiego. Zakładamy to tutaj. Na fluorokarbon. Na fluokarbon. No i w zasadzie przekładamy to przez oczko od zewnątrz do wewnątrz. W taki sposób też prosty. A tak jak mówię, najprościejszy. Szybkie takie tematy. O, i w tej chwili mamy coś takiego. Ale, jeżeli to nadtopimy, to oczko jest na tyle dużo, że można nam to przelecieć przez to oczko. W związku z tym ja zazwyczaj jak robię tak, to tu sobie zaznaczam w taki sposób, czyli zgniatam go w tym miejscu. Zginasz po prostu ten nadmiar fluorokarbonu. Tak, zginam, żeby mieć taki punkt odniesienia, bo tu w tym miejscu zawiążę taki prosty węzełek. O, i teraz przesunę to tu, żeby mieć miejsce. O, dlatego mówię o tym przesuwaniu. A, i przesunę widzisz, tu, gdzie co jest. No, przesunę sobie to tu do góry. Wtedy mam możliwość zawiązania tego węzełka na tym zgięciu, nie? Mhm. A, bo ty nie przypalasz, tylko tutaj po prostu węzeł. Znaczy, przypalam również. Przypalasz też. Ale ten węzełek jest o tyle, wiesz, że on... Jak będzie przypalony i ten węzełek, to na pewno ci będzie nie przeleci przez to. A widzicie, się, że jak przypalisz troszkę, nie, to... To ci to wypadnie, nie? Ja takiego przyponu nie robiłem, a to jest bardzo fajna taka ciekawostka i to się na pewno trzymać będzie. Tak, tak, bo to w tym oczku się trzyma. Teraz obetniemy to. Zostawiamy taki kawałeczek na przypałkę. Centymetr na przypałkę fluorokarbonu. No, i teraz, i teraz robimy to. No, może nam troszeczkę za krótki wyszedł ten delik. Wolałbym taki nieco dłuższy. A i mamy w tej chwili coś takiego. Ładne. Tak, i teraz tylko zostało nam do przypalenia. A przypalenie. Akurat mam tu zapałki gdzieś pod nosem, pod ręką i zaraz zobaczymy. Bo nie można przypalać tego żywym ogniem, bo... Można uszkodzić przypon. No, można uszkodzić, no każde jakieś dotknięcie czy przyponu, czy już nie mówię tego fluokarbonu, bo fluokarbon w tej chwili to nam jakby specjalnie tutaj nic ten, ale
tej plecionki. Każde takie ciepło, to nam to pali. Dlatego ja, jak przypalam, to zawsze robię to w ten sposób, nie? Zapalam zapałkę. Palę ją dosyć tak, żeby się spaliła, cały ten łeb. Teraz ją gaszę i tym, o i tym. Tym żarem. No tym, on się tak nagrzeje, no. Ta główka. Akurat w czasie jeszcze nie nagrzała. Wiatr troszkę nam tu wieje, wiatr. Ale w taki sposób właśnie. Tak, żeby nie palić. No można by było zaryzykować tym ogniem, ale ja się boję. Już nieraz zdarzyło mi się, że tak. Lepiej mieć pewność, co do przyponu. Potem nie wiadomo, czy ten. O. On się musi nagrzać. Smuchniemy. O, jak jest gorący. No super. O. I przypalił nam się idealnie na zero. W tej chwili mamy tak, tak. No i teraz włos, nie? Mhm. Przypon mamy taki. Teraz jeszcze można sobie korygować długość przyponu zawsze. Na tym finiszu ewentualnie więcej, mniej. No my polecamy raczej krótszy na murę. Zależy jak mówię. Bo w tej chwili na przykład on jest zrobiony w ten sposób, na przykład, że na derigu właśnie najlepsze przynęty to są takie wybalansowane. Albo haczyk leży na zemu i przynęta jest tak na tym stoi, albo ustawiamy tutaj pozycjonujemy śrucinkę i wtedy tu na włosie nam haczyk ładnie tu stoi, o w taki sposób, nie? Mhm. Tyle nad tym. Jeżeli chcemy więcej, no to więcej. To już nie ma znaczenia. To potem zależy ile tej trawy i tak dalej jest. Nie? To jest jeden z takich prostych. Z takich standardowych, tak jak mówię. Drugim takim przyponem, na który łowię też często, to jest w zasadzie sztywny przepon. I robię go troszeczkę inaczej. Robię go z 40 fluokarbonu. To już taki mam, nie wiem, tak jakoś mi się wydaje, że ta 40 jest taka ani za gruba, ani tego, a jest na tyle mocna, że nie zdarzyło mi się, żeby tam ktoś mi ją porwał, nawet miałem akcję z sumem, taką godzinę holu i wytrzymał. Tak więc nie tylko amury? No właśnie, z tymi amurami jest trochę nie tak jak ma być, ale miejmy nadzieję. I tutaj do tego używam właściwie haczyków troszkę krótszych. Te haczyki takie, to jest taki bardzo standardowy haczyk. Graber, on jest, ma bardziej skierowane ostrze w stronę oczka niż musa. No i tak, ale taki standardowy, prawie że prosty, szerokim łukiem kolankowym. I robię to w ten sposób, że sztywny przypon przekładam też, tak? Daję tu, mamy to, tutaj sekundkę. Też będzie drik? Tak, znaczy to jest taki derik z płaską pętą, ale ja zaraz wytłumaczę. A taki dlaczego, wydłużony. Dlaczego tak robię? Robię taką pętlę płaską, taką normalną pętlę. Ale co, przez oczko przełożyłeś, tak? Tak, tak. Są dwie w tej chwili tak, o tak. I ta pętla mniej więcej się tutaj równa z tym, na tej wysokości. Czyli taka, można powiedzieć, duża pętla przez oczko przełożona z oczkiem. Pętla. O, tak, z kółeczkiem. Tak, no. Tak. No. Jeszcze troszkę. O. I też węzeł bez węzła. Czyli owijam tu kilkakrotnie. Tu więcej, 6 razy przynajmniej. Obecne to, bo to mi niepotrzebne. Przypon długość to też w zasadzie, takich przyponów często używam do rzutu, dlatego te przypony nie są specjalnie długie, ale te w granicach 18-20 cm. Przekładam to. Czyli ta długość jest standardowa też na mura. 15-20 centów. Tak jak mówię, to też zależy jeszcze od warunków, jakie natrafimy na łowisku i tak dalej. O, i ta pętla w zasadzie działa bardzo podobnie jak derik. Czyli jest, włos jest na kółeczku, w momencie kiedy karp wypluwa tą przynętę, czy amur, czy ktokolwiek, przynętę możemy bardzo blisko założyć haczyka, czyli może być, będzie się naturalnie zachowała, no bo jest tak jakby ruchoma jest, nie? Ale zauważyłem jedną rzecz, że często jak wyciągam karpia, czy amur, z amurami tak troszkę mniej mam do czynienia, ale jeżeli chodzi o karpia, to często właśnie cała ta pętla jest tak mocno aż wyłamana. Tak, w taki sposób ona wygląda. Czyli te kółeczko nie zdąży się przesunąć na tej pętli i tak jest wyłamana. Taka jest siła, jak on wydmucha tą przynętę. Ale haczyk nie ma możliwości się obrócenia w tą, żeby wyszedł ten, tylko jeszcze bardziej się zabija, nie? Bo w ten sposób, jeżeli ta kulka jest wypchana, to haczyk atakuje tą dolną wargę, nie?
Także to też jest taki ten. I tutaj można stosować wszystkie przenęty, bo bardzo często łowię na taki zestaw i na kulki normalnie leżące na dnie. Mhm. No i tu już potem standardowo węzeł. Tak, to końcówkę to już każdy sobie skończy, doskonale wie. No. No dobra, w takim razie mamy dwa fajne przypony amurowe. Ale jeszcze jeden przypon, jeszcze mógłbym powiedzieć o tym przyponie, co mi koledzy powiedzieli tutaj. Tacy fachowcy od muru i łowiłem dzisiaj na tym przypon. To jest bardzo, bardzo mały haczyk. Haczyk z krótkim czonkiem, szerokim łukiem kolankowym, akurat takiego haczyka. I bardzo możliwe, że było branie amura, bo było delikatne. No. I nam poszedł. Zakłada się pętle, mamy to na filmie zresztą nagrane, no. Bo karpia złowiliśmy na to. Zakłada się kilka, 6-8 tam orzechy, kukurydzy i tak dalej. I oczkiem zakłada się wianuszek. Taki wianuszek na haczyk, nie? I oni twierdzą, że jest to jeden z najlepszych przyponów na amura. No myśmy tutaj nie mieli okazji, bo... No nie wiadomo, bo mieliśmy ładną rybę, ale... No, to się z tych zdarza, no. Ale też bardzo fajny przypon i na pewno na niego jeszcze spróbuję łowić. Tylko musimy tak mieć szeroki łuk kolankowy, krótki haczyk z krótkim czonkiem, czyli taki, nasza musca, szóstka, no. Albo ósemka. Oni łowią nawet na dziesiątki. Na tak minimalne haczyki łowię amury dosyć duże, nie? Bo jak twierdzili, że nawet 20. Żeby 20. Po prostu one są bardzo ostrożne i w momencie wypluwania, żeby nie czuł, nie? Tak, a ten haczyk jest po prostu w tym wianuszku, mały. Tak jakby zakopany, go nie widać, nie? A w momencie, nie kiedy czuć. On to wypluwa, to dostaje zawsze gdzieś w boczny ten i efekty są. No i dobra, tak warto to... nadmienić, że wszystkie te twoje przypony sprawdziły ci się, bo na Zaporówkach Śląskich łowiłeś amury. No łowiłem amury, łowiłem duże amury. W zeszłym roku ładnego miałeś, nie? Dwa lata temu miałeś ładnego. Dwa lata temu, no. I to na takiej grubej wodzie. Duża Zaporówka, no. Tak. Więc te przypony naprawdę się fajnie sprawdzają i widziałem już je u Janka. No wiecie, z amurami jest naprawdę ciężko. Jak na razie udało nam się złowić dwie sztuki. Zapodejrzewam, że mieliśmy więcej brani, ale... Jeszcze taki przypon też czasami robię, takie przypony właśnie z tą rurką taką na trzonku, o żeby jak najbardziej zbliżyć, tak znaczy, żeby przy braniu haczyk ustawiał się idealnie pionowo pod przynętą i był bardzo blisko, przynęta była bardzo blisko haka z tą rureczką, w momencie wypluwania też ta rureczka się przesuwa, to też takiego, to Nesza taki pomysł jest, jak twierdził, jedno z największych jego odkryć, bo pod tym można było poznać, czy było branie, czy ryba była, czy zainteresowała się, bo zawsze po tym wężyku było widać, czy ktoś tam wypluł tą przynętę, czy nie. Także też łowię oczywiście na takie zestawy, wówczas w ten sposób się zakłada przynętę. O, tak, całkiem pod ten. No dobra. No, a przynęty, no to wiadomo, no. Wszystko jest balansowane, ale generalnie najwięcej ryb no, złowiliśmy tutaj na orzechy Tygrysie, no ale dlatego, że udział w Tygrysów w naszych przynętach jest największy, może dlatego. Nie? Możliwe. Dobra, a przynętach jeszcze zaraz opowiemy. I tak wyglądają przypony Janka na amury. Tam Adi znowu masz, samo południe, tuż przed, nie, to nie, już jest po południu. Branko z drzewa. Tam z tych zaczepów? No, z samego tego rogu. Aha. Idzie powoli, w zasadzie to w ogóle nie kopie. Bardzo delikatne branie, do brzegu bardziej.
Może być amur, ale idzie bardzo, bardzo dużo opor stawia. No tam zaraz jest te 5 metrów, więc... Byłoby dobrze, żeby to był amur, bo... Kurwa, ale opór jest straszny. No to może grub... To może gruba ryba, no. Nie kopie, no to tak się zachowują tylko te największe sztuki z tego zbiornika. Ale bardziej mi tu karpiem śmierdzi. Ale może grubym. Wiesz, no karp też ryba, nawet na amurach. No, no. Ale w ogóle zobacz, że to jest prosto do nas. No to fajnie, fajnie, fajnie. Chyba, że jest tym wzielskiem. Aha, chyba, że ma w głowę wzielsku, też tak bywa. Ale wiesz, jakbyś te kapelony tu wszedł? O, ale by była zabawa. Już masz czołówkę? To coś chyba nie za bogaty, czy bogaty? Nie, już te ruchy widać, że to nie gruba ryba. No wiesz, to tak się wszystko mówi dobrze, ale tu wiesz, jak to słabo widać. O, teraz patrz. Ale ujęcie. Nie widzę. Nie wiem, czy ująłem go, czy nie. Zielska. Dobra, pobierać? Albo ty nie? No nie wiem. Dam mu troszkę odejść. Mogę ci i co? No, mam? Ja go nagrywam, ja go sam pobieram. Tutaj jest taki jakby tor z tego zielska. Zobaczcie, co się dzieje. Wchodzi w to zielsko, zobacz. Ale są piekielnie silne. O, już jest, złapał się. Zobacz, jak płynie. Potwór. Monster. Monster. Uwaga. Jest nasz. To dzisiaj które? Chyba 10 branie. Dzisiaj strasznie dużo branie. Ale wszystko karpi niestety. Niestety. Dobra, może się siła włączyć. Kolejny karpik. No takich już nie wiem, ile wyłowiliśmy, Jasiu, ile takich ryb? No dzisiaj to jest chyba ryba, znaczy brań było 10, o ile nie pamiętam dobrze, a ryba chyba 7. Bo tam dwie były spinki. O, no, takiego karpika taki. Zamiast amura, niestety. Brań jest tam wśród drzew, z zatoczki za mną. No i... Czekamy na amura, co? Czekamy, czekamy. Cały czas. I pasiemy te karpie. Cały czas takie karpiszone. Ładny karpik. A ładny, taki żółciutki. Patrz, nagramy może od góry, będzie fajnie widać. To ty możesz oddalić zuma, żeby go... O, leci. Pięknie. Teraz możesz go przyzumować. Wu. I w głębinę. Fu, fu, fu. Wow. Patrz. Ole zawirowa. Miał powera.
Jasiu i jego słynne placki ziemniaczane. Znaczy może nie słynne. Słynne. Ale jest to zamiennik flaków, których na ryby pod żadnym pozorem nie wolno wozić. Jeszcze raz, flaków nie wolno. Pod żadnym pozorem flaków nie. Jak się ma flaczki, to wtedy... Są karpie z dechlaczki. Tak. Nie biorą. Nie. A placki właśnie wręcz odwrotnie. Dobre jak się smaży placki, na gastro. Wtedy idą grube ryby. Grube laski. Pod żółkami jesteś. To ja może przejdę z tej strony. No, no, no. No jest to kurwa, bo wiesz, mówisz, że teraz może być różnie, nie? A tak mi amur potrzebny. Tylko musisz z przodu tutaj, Jasiu, się wbić, ja trzymam już. Dobrze, spokojnie. I siadaj sobie z przodu. No, siadaj. No jak one tam wejdą? No. Jak chcesz tutaj, tak? A chcesz już na mojej ławce? Nie, ja muszę na tej, dobrze jest, tylko pod spodem, tak? Musimy? Tak, pod spodem. Dobra, ja nie wiem, gdzie on jest, ale wydaje mi się, że... Ale czemu ta laska taka mokra? Czemu dupę mokra? No. A czemu tak zrobiłeś? Nie wiem, wiaderko miałeś chyba. Nie wiaderko, nie znaleźli wody specjalnie. Ja zawsze ci nalazłem. Co to z tymi kurwa rybami? Podplazły tam jak pojebane. No ja mówiłem ci, że masz tam rolady. Wszystko git, już ogarniam. Dobra. Gdyby mieli te durne wiadro, to byśmy mieli więcej miejsca, kurwa. Bym se nogi tam położył, nie? Ja mam orient, bo wiesz co, bo... miałem zielsko na tym silniku. Dobra, jedziemy. Ściągaj luz. Kręto się gdzie wyginał. No musi być. Musi być. Ale nie, on tak jechał chyba... Karpiowo. No, bardziej mi się wydaje, że torpedo. Jak będziesz już plus minus widział gdzie... No to jak bo ja nie wiem. Postawiam. A dobra. On był położony. Siedzą, kurwa się tu grzeją, wiesz, wyjdzie dziubek. Ale dobra, cały dzień nie kurwa, żeby branie nie było. Weszły no. Może je wyposzyli tam ci, wiesz. A, tu jest, zobacz. No jest strzałka czy coś tu? Jeszcze, on by jak ścina, tak tam. Ale jak on tak poszedł? Albo do tego krzaka poszedł. Jest strzałka. Jest tam, nie jest daleko. Jest już blisko. Dobra, bierz go, już wyłączam. To nie duża ryba, kurwa, czy co to jest za pismo? Jak to jest ambu, to może duża, jak to jest fakt. Już wyłączyłem silnik. Dobra, ja na równo nas biorę. Podnieś? Podnieś dupę, podnieś dupę. Dobra. A to ja na potęgę, ale kurwa, to ty na podwiraku siadłeś. Ale jest. To ja wrócę was tak do końca. No to już tam towaru nie ma nic, no widzisz, tego towaru no. Trzeba sypać i sypać. Tego wypniemy od razu. Wal ten, wal więcej tych kulek. No to myślę, że o Jezu, weź go, weź go teraz. Ja bym go wypił całkiem. Tak, no to jak dasz radę, to bierz go.
No witamy wszystkich. Proszę. Możesz zacząć jak chcesz. Dwie noce za nami. Przed nami jeszcze ostatnia noc. Jesteśmy na łowisku Pogolewo. Zbiornik nie jest duży, ale naprawdę wymagający. Urokliwy. Masę zatopionych drzew, kołków. Z tamtej strony i z tamtej. I z tamtej, i wszędzie. No, brzegi są porośnięte. Środek trochę mniej, jest troszkę głębiej na środku do 5 metrów. Na brzegach jest do 2. Jest to w ogóle stara glinianka, więc stare wyrobisko. No. Więc tak naprawdę oprócz tego, że po brzegach, tak jak ja się mówi, jest dużo zaczepów, na środku jest, są, powiedzmy, to chyba stara droga jest, tak? Bo Pogolewo się zmieniało tak naprawdę na przestrzeni lat. Można było zauważyć, ja przed przyjazdem tutaj, bo jestem pierwszy raz, zresztą Jasiu też. Też. Przed przyjazdem tutaj widziałem filmy, chyba Bajdzon, właśnie Niedźwieckiego Mariusza, i widziałem, że tam są, wszędzie były porośnięte trzciny na środku i tak naprawdę tutaj chłopaki podnieśli trochę poziom wody, to wszystko się zatopiło, dzięki temu fajne groble, takie fajne garby podwodne się porobiły na samym środku wody. No i stamtąd właśnie doczekaliśmy się też brania murów, no i jak się okazało, też karpi. Są tam też zaczepy, bo ja tam o coś zaczepiłem dzisiaj w nocy karpia. No i może od początku byśmy powiedzieli, o trochę, no. No i jest stanowiska, no w ogóle zobaczcie jak są stanowiska przygotowane. Super zrobione. Ja się czuję jak w Chorwacji, tylko tyle, że mogę wywozić, bo tutaj wywózka jest dozwolona. Odnośnie regulaminu to musicie sobie sami przeczytać, ale z tego, ale co wiem... Ale regulamin jest to taki nie do końca aż taki bardzo ścisły, można z tymi chłopakami się dogadać, jeżeli chodzi o wędki, o ilość i tak dalej. Indywidualne podejście tutaj właściciele mają, odwiedzają nas codziennie, bardzo sympatyczni ludzie, na pewno... A że wędkarze są, to wiedzą. Znają się na rzeczy, dokładnie. Są wędkarzami, znają się na rzeczy, łowią piękne ryby. I wydaje mi się, że warto jest się ich po prostu posłuchać i przyjechać tutaj i spróbować połowić. Bo wiedzą, według ich rad i tak dalej, bo to wiedzą, się robią. Opłaca. Chociażby nawet ten zestaw, który ten przypon pokazał, jest tym wianuszkiem, co? Tak, tak, ten zestaw rzeczywiście... niesamowity, to wymyślił to ich jakiś znajomy, Truskana, który od kilku lat, znaczy nie, kilkunastu, prawie 30 lat, 6 dni w tygodniu jest na rybach, złowi masę olbrzymich amurów. No. I właśnie ten zestaw jest niezwykły, ja go pokażę jeszcze może. Nie pokażę, bo mam schowany. Ale ja go na przebitkach możemy pokazać. Mamy go, nagramy. Ale zestaw jest taki ciekawy, w ogóle nie wiem, co, jaki to ewenement, bo haczyk jest na sztywno praktycznie. I mały jak paznokieć. I mały jak paznokieć, haczyki takie szóstki, ósemki. Więc jak widzicie, można się czegoś nauczyć, kręcąc materiał amurowy, można jeszcze podpatrzeć jakiś przypon amurowy. Nie jest powiedziane, że są o wiele lepsze, chłopaki na nie głowią, bo się specjalizują w amurach. I dlatego też właśnie tu przyjechaliśmy, żeby nagrać taki materiał amurowy, ale... Ale nasze się sprawdziły, ale na pewno tego też jeszcze popróbujemy, bo ty już próbowałeś jeszcze, nie? Tak, tak, ja złowiłem na te dwa karpie i uważam, że bardzo ciekawy to jest przypon. No cóż więcej możemy generalnie powiedzieć. Woda nie jest łatwa, dlatego że jak tylko tutaj przyjechaliśmy, pogodę mieliśmy bardzo zmienną. Padał deszcz, za 10 minut było słońce, za pół godziny znowu padał deszcz, i padał przez 15 minut, przez 20 i tak co chwila. Ale wtedy były brania, nie? Tak, ale właśnie pierwszej nocy weszły te amury i dwa amury, które żeśmy złowili, to była ta pierwsza noc. Potem następny dzień i kolejna noc, czyli druga. Nie, w nocy był amur 17 kilo i potem chyba w dzień był ten amur. Dzień ten był? Tak, w dzień, bo tak, nawet wyskakiwał nas podbieraka, co pewnie też już widzieli. Więc tak naprawdę to te dwa amury były. No i mieliśmy mnóstwo karpi. Tutaj mnóstwo naprawdę, tych karpi naprawdę było. Ja bym to nazwał inwazją karpi, bo no, chcieliśmy jakoś się ograniczać, robiliśmy krótkie włosy, tak żeby nawet niekoniecznie się zapinały, ale tych karpi naprawdę mieliśmy dużo. I hole z pontonu, i do brzegu, i też traciliśmy trochę ryb tak naprawdę, bo tak jak wcześniej Jasiu wspomniał, ta woda nie jest łatwa. Więc udało nam się skusić dwa amury, co tak naprawdę no... No nie jest sukcesem, ale wydaje się, że troszeczkę żeśmy... No trzeba powiedzieć szczerze, że troszkę za mało towaru żeśmy przywieźli, bo okazuje się, że oni tu na zestaw kładą 30 kilo kukurydzy i wtedy dopiero zaczynają łowić amury. I to nie są żarty, tak jak nie przesadzamy, naprawdę tak jest, bo teraz jeden z właścicieli przyjechał do nas na jedynkę, bodajże na stanowisko, i wysypał całe wiadro kukurydzy. Całe wiadro, dokładnie. I po godzinie miał branie. Nawet nie. Nawet nie po godzinie, miał po prostu strzał. Także te amury... Ryby nie wyjął, bo one tu są piekielnie ciężkie i ostrożne i w ogóle, ale no miał strzał. Najprawdopodobniej amura, bo szybko szedł do brzegu, ale ty też teraz... Mieliśmy też taką rybę właśnie z daleka na ten wianuszek, czy nie, na pewno na orzek tygrysi, ale też się ryba spiła i to raczej amur, dlatego że bardzo szybko płynął do brzegu, tak, w pewnym momencie stawił opór, potem znowu płynął do brzegu i tam jest podobno taki rant, o który one się wypinają, potrafią się wypiąć i w ten sposób go straciliśmy.
Co jeszcze możemy powiedzieć o tych dwóch dniach w zasadzie? Dwóch dniach, no jeszcze ta noc przed nami, no zobaczymy co tam na przyniesie. Tak się liczymy na to, że jeszcze jakiegoś amura skusujemy. No, co dobrze by było. Co jeszcze o amurach? No powiedzieliśmy wam taktykę, pokazaliśmy jak nęcimy, pokazaliśmy, no widzicie, nawet taki nasz film tutaj, który nagraliśmy, jest bardzo dobrą nauką, chociażby nawet, że przy amurach trzeba mieć bardzo dużo towaru. Może nie jest to zawsze, nie jest to zawsze jakaś reguła. Nie jest to reguła, bo na każdej wodzie nie jest tak do końca, nie? Ale tu na tej wodzie... Czy u ciebie na Zaporówce? U mnie na Zaporówce też. Trzeba mieć dużo towaru, sypać. Sypie się workami, no nie jest to przesada. No i my tu mieliśmy tego towaru dość dużo, ale jak widać niewystarczająco. Podzieliliśmy to na kilka wędek i okazało się, że tego troszkę za mało. Za mało, no i widzicie, to jest taka bardzo fajna nauczka. Lepiej na amurach mieć więcej towaru niż za mało. Bo tak to wygląda, te ryby naprawdę potrafią bardzo dużo zjeść i musicie być na to przygotowani, bo inaczej możecie nie, w ogóle nie połowić tak naprawdę. Tutaj chłopaki mówili, że jak wrzucali takie wiadro 30 litrów, to w godzinę potrafiło już na miejscówce kamerą przejechać i nie było nic. Prawie, że nie było towaru, nic. A tylko przypony, zestaw leżał na dnie, jakby źle skonstruowany, czy po prostu się ryba nie zacięła, nie wiem, nieważne. No to jest właśnie taka nauczka też dla nas, dla was, dla każdego. Jeżeli po prostu jedziecie gdzieś dalej od domu, no to ten towar musi być w większej ilości, tak? Kukurydza nie jest jakoś wybitnie droga, więc... Szczególnie no jak jeździ się na amury, bo jeżeli chodzi o karpie, no to tam się troszkę inaczej łowi. Zresztą na każdej wodzie, ja myślę, że na każdej wodzie też się inaczej łowi. No, tak, bo tu jest wielka populacja, nie? Tak, tu jest bardzo dużo ryby. Ryby jest olbrzymia ilość. No, a amury jest ma więcej niż karpi, nie? Na pewno jeżeli chodzi o duże ryby, to amur zdecydowanie tutaj króluje. Dokładnie. Bo na pewno jest go więcej i tu są amury w granicach 25-26 takie, a są na pewno jakieś ryby jeszcze nieodkryte, jak stwierdzą gospodarze tej wody. Jest to stara glinianka, no więc... No, także jeszcze za dawnych czasów zostały na pewno jakieś ryby, bo tu kiedyś były ryby i na pewno warto tu przyjechać. My przyjedziemy tu na pewno jeszcze raz, w tej chwili troszkę bogatsi o doświadczenia. Nad listopadem, a to bardziej karpiowe, żeby tutaj tych głębi spróbować. Właśnie, bo tutaj nawet wiele osób myśli, że Pogalewo to jest jakaś taka odnoga Odry. Ja tak naprawdę mówię, jest to glinianka i tam na środku jest nawet 8 metrów głębokości, więc jak te ryby tam wchodzą, to jest niesamowita walka. No frajda jest naprawdę no przepiękne, pierwsza liga, hole, no super. Naprawdę wrócimy tu na pewno, bo 100%, warto. No. Dojazd jest bardzo dobry, bo tu zaraz jest asfaltówka, tylko trzeba tutaj sobie laskiem przejechać kawałeczek i jest kawał fajnego pola. Tam nie wiem, bo dookoła nie byłem jeszcze, więc kurczę. No. I można tu odpocząć, naprawdę tu tak jak spokój, jest cisza, naprawdę nie ma tutaj ludzi, nie ma tutaj jakichś spacerowiczów, nie ma nikogo. Dla wędkarza wymarzona oaza spokoju. I to jest 60 km od Wrocka, nie? 60, tak. 60 km od Wrocławia tak naprawdę, no my mieliśmy troszkę dalej, ja się trochę bliżej, ja jeszcze dalej, ale warto przyjechać i warto, na pewno przyjedziemy, nie? Na pewno, super, super woda. No i coś może o, przy okazji może powiem o naszych planach na nadchodzące jakieś daty, czyli takie pierwsze... No przed nami najważniejszy występ tego roku. Jedziemy na World Carp Classic po 2 latach przerwy. Tak naprawdę. I znowu na Medin. Miało być na Czechach, ale znowu Francja. Więc trzymajcie za nas kciuki. Jedzie jeszcze z nami Jaguszka, której tutaj nie ma. Ale to już jest za ile? Za 2 tygodnie czy za 3? Ja już nie wiem. 8 września. A wyjeżdżamy? Nie wiem, czy 7 czy 8? No to za 3. No chyba wcześniej wyjedziemy. Zobaczymy to jeszcze. No więc oprócz a w międzyczasie tego... jeszcze... Coś będziesz? No Jasiu, ty coś. No ja też na Czechy jadę. No ja jeszcze jakieś takie wypady, ale to raczej takie krótkie, z miarę jeszcze jakiegoś tam dopracowania pewne rzeczy. Na jakiś dłuższy wyjazd już się nie wybieram, chociaż miałem okazję teraz na Węgry jechać, ale to już wszystko sobie zostawię po przyjeździe i październik, jeszcze nawet listopad. Ja myślę, że tu w listopadzie będzie możemy warto coś, przyjechać. No, możemy coś pokombinować, żeby przyjechać. No, tak więc mamy taki nasz najbliższy jeszcze wspólny wyjazd, to jest World Car Classic i tam też oczywiście postaramy się dla was wszystko nagrać, bo 2 lata temu nie nagrywaliśmy, ale tak się zdarzyło, że wylosowaliśmy stanowisko, które łowiło ryby, więc no, byliśmy jakby tym zajęci, ale teraz podejrzewam, no jest bardzo duża szansa, że raczej dobrze nie polosujemy. Widzieliśmy układ stanowisk, więc no, jest ciężko naszym zdaniem. A no, jakieś tam doświadczenie mamy z tej wody, bo byliśmy, widzieliśmy gdzie kto co łowi. Oczywiście to był troszkę inny termin z tego co kojarzę. To tak, było tak, wcześniej. Ten inny. No teraz niby ten termin twierdzą, że jest nieco lepszy, że głębsze. O tej porze, że ta ryba... Spławi się. Spławy tu są, to no, można tak. Się... Spławów jest sporo. Więc tak naprawdę zobaczymy jak to będzie wyglądało we Francji i
Mamy nadzieję, że jakaś polska drużyna zajmie wysokie miejsce. Nie bierzemy pod uwagę siebie, chociaż chcielibyśmy. Nie no, jedziemy po to, żeby wygrać. Adi, Jasiu, wiedziałem. O czym ty mówisz? Jasiu, jak zwykle bardzo optymistyczne. No. No nie, no wiadomo, ale chcemy wygrać, ale tam losowanie rozdaje karty i jak ktoś mi powie, że nie, to powiem mu, że ja, że nie. Bo tam losowanie jest naprawdę, jest wszystkim, ale będziemy zdawać wam relacje, oczywiście z tego, co się będzie działo, nawet jak się nic nie będzie działo. Będziecie chcieli nas słuchać, będziemy nagrywali, może nagramy też takie podsumowanie tego, co się 2 lata temu działo i tam też sobie możemy popowiadać na miejscu takie wspomnienie, historie, a historii jest bardzo dużo i bardzo fajnych. Tylko nie wiem, czy chciałbyś o wszystkich opowiedzieć. Ja bym o tym pierwszym braniu, ale nie teraz, to może powiem już na Francji. Opowiem wam pierwsze branie, co się wydarzyło, było naprawdę fajne, ekstremalne i niesamowite. I dzisiaj tylko niewiele osób wtajemniczonych wie o tym, bardzo... bo... Nie trochę mówi... to może śmiesznie nawet wyglądało, ale no, to nie będziemy zdradzać. Nie, teraz nie. Opowiemy wam na Francji, ale oczywiście. Jak się to zaczęło? Tak, oczywiście jest full legal, że nie, że coś przeskrobaliśmy. Nie. Było bardzo śmiesznie i opowiemy wam, co się wydarzyło. Dalsze dni też były bardzo fajne, ale to pierwsze branie jest bardzo wyjątkowe. Nie? Wyjątkowe. I widocznie tak miało być, ale tam dużo było takich zbiegów okoliczności. Mam nadzieję, że wszystkie będziemy pamiętali. I wszystkie nam jakoś tam, wszystko nam się zgadzało, wszystko nam pasowało. Nie było. Ani jednej ryby żeśmy nie spieli. Generalnie było super. Naprawdę pod tym względem... No nie mieliśmy akurat tych największych ryb, nie? Ale może... A to tylko też 3 ryby, tak? Trzy największe ryby. Właśnie, a nie powiedzieliśmy jeszcze w ogóle nic o smakach kulek, bo także kukurydzę i orzechy to powiedzieliśmy. Orzech, kukurydza, sfermentowane te rzeczy to jest tak. Chociaż oni tutaj łowią na kukurydzę parzoną, świeżą. Tak, oni parzoną łowią. I zakładają tej kukurydzy naprawdę spore ilości. Właśnie, pokażę, to jest coś niesamowitego. W ogóle, ten wianuszek, bo jest ten wianuszek. Przypon w tym przypadku może być dosyć długi. Zobaczcie, ten przypon właśnie... Ja mam pytanie, kto z was założyłby coś takiego na amura? Zobaczcie, jak to wygląda. Nie wiem, w czym tkwi skuteczność tego zestawu, jak haczyk jest prawie że sztywny, tak. Tu się nie rusza nic. Jest praktycznie schowany. No oni twierdzą, że amur tego nie wyczuwa, haczyk zresztą jest malutki, że amur tego nie wyczuwa głęboko. Ja w to wierzę, dlatego że to rzeczywiście ma prawo się zapiąć. Jest to taki wianuszek i tak to działa. Będziemy to na pewno próbować. I w ogóle mieliśmy tak naprawdę jeszcze dużo zapytań po poprzednim filmie o ziarna Janka, więc może powiesz, jak ty robisz, bo robisz 2, jeden ten przyspieszasz, a drugi robisz normalnie. No ten normalnie. To powiedz tak od zera, jak kupujesz w paczce, masz suche ziarno tylko w folii, co robisz w następne kroki, nie? Czy moczysz? Jeżeli chodzi o orzech tygrysi, no bo bardzo podobne są te rzeczy, które się robi. Orzech tygrysi to moczy. No przede wszystkim to jest doba, 2 doby moczę ten orzech tygrysi. Czyli dobę, 2 doby wrzucacie do garnka. I moczymy. A zdarza ci się, że niektóre pływają, wywalasz tak, je? Tak. Jest sporo takich, co pływa, wywalasz, są czarne i tak dalej. No tak, staram się część tam ich wywalić, ale to tak do końca nie jest. Potem na wodzie samo odpłynie, jak trzeba. No i po 2 dniach zaczynam to gotować. Gotuję na bardzo małym ogniu przez długi okres czasu, to długo, 6-8 nawet godzin. 6-8 godzin to gotuję w parowniku, gdzie mam zegar. Kiedy mi temperatura dochodzi do 100 stopni, wtedy wyłączam to i w zasadzie zostawiam to. Na drugi dzień jeszcze jest to gorące. Znaczy gorące, ciepło, jak rękę wsadzę to jest ciepło. No tak. Ale w tej chwili już, ale tej wody leje na tyle, że po ugotowaniu... Bo one wsiąkną. One wsiąkną, że tej wody zostaje tam niewiele. Tam powiedzmy i część orzecha jest w ogóle na wierzchu. W momencie jak gotujesz nic nie dodajesz, czy dodajesz coś? Nic, kompletnie. Nic nie dodajesz, czyli gotujesz, one same sobie wydzielają swoje soki, chłoną tą wodę i co dalej? Tak, no i... Wyjmujesz je, jeszcze potem, są ciepłe, tak po 6-8 godzin. No i potem już selekcjonuję do wiader. No. Selekcjonuję do wiader. Część tej wody, która tam jest też, to wszystko tak porozkładam do wiader, ile zależy, ile tego jest. I na wiadro, powiedzmy takie 15-litrowe, 20-litrowe, zasypuję cukrem, 2 litry cukru. A czyli ile kilo? 2 kilogramy cukru na wiadro, powiedzmy 15-litrowe. Czyli ile to jest tygrysów, tam będzie kilo? No to z 10-12 kilo no będzie. To powiedzmy, że około 10 kilo daje 2 kilo cukru, nie? I kola jeszcze, nie? I zalewam to kolą tak, żeby troszeczkę było. I jeżeli na przykład tak jak w tym roku były takie wysokie temperatury, to się działy rzeczy niemożliwe, bo... Wybuchały nawet, bombę stworzył. Zaczęło to się tak pienić, myślałem z początku, że może karbid mi tam rzucono, bo to była taka piana, że się pewnie mieści. No i po jakimś czasie robi się to takie żelowate, syrop, gęste, wszystko słodkie i tak dalej, nie? No i potem kwestia tego trzymania, bo to jest jeszcze ważne, kwestia tego trzymania. Bo w jakimś czasie zaczyna to się tak jakby octować, zaczyna to być kwaśne. Wtedy kolejna partia cukru, czyli tam 1-2 kg,
i znowu tam się uzupełnia czyli ta woda, i tak dalej. Więcej, no to różnie to bywa, raz na miesiąc, zależy od temperatury. Musicie jak sprawdzać, się, jeżeli jak, trzymacie... Tak, tak, no widać, bo jak się dotknie i poliżesz, to ma być to słodkie w miarę no. I taki winny zapach, a nie octowy. Nie? Jeżeli dokładnie. To octem, jest to mocno kwaśne, trzeba do tego dodać trochę cukru i tak można trzymać. Ja trzymałem ostatnie moje ziarna, które trzymałem i korzystałem z nich cały czas, pod ręką to miałem 3 lata. Aha. 3 lata, bo potem się taki wysoki alkohol w tym wytworzy, że to no. Nawet nie zamarza. Czyli no... Generalnie właśnie tak jest to wygodne, bo kiedy jedziesz na ryby, nie musisz nic gotować, nic i zawsze bierzesz. Dokładnie. Na rybach postawisz wiadro, może być gorąco, na pewno ci się z tym nic nie stanie. Tak samo identycznie kukurydza. Z kukurydzą to samo. Taka kukurydza, którą się okutuje świeżą i teraz przy tych temperaturach zostawi w wiadrze, za 3-4 dni kukurydza... Oczywiście, już śmierdzi, nie? A sfermentowana... Znaczy ona pleśnieje po prostu, nie? A, nie tak, tak. A sfermentowana kukurydza z cukrem, może ją zamknąć w wiadrze, czy jedziesz dalej, nic tej kukurydzy nie będzie, może być jaka tylko temperatura. No to tak jak słyszycie... Także jakby, jest to wygodne po prostu. Moja też, technika jeszcze się jakby niczym nie różni, oprócz tego, że dolewam czarnego portera, bo to jest chyba przepis jakiś holenderski z tego, co ja kiedyś wyczytałem, nie wiem, mogę się mylić, jak tak to mi poprawcie w komentarzach i ja jeszcze na przykład też piwa sobie to dolewam, no, bo to tam te drożdże, to wszystko drożdże, też szybciej, alkohol, szybciej po prostu aromaty. Fermentuje, nie, tak. I jakby, ale tylko tak naprawdę dlatego. No, więc... No i sporo ryb mieliśmy tutaj i to nie w tych orzechu nie gustują tylko amury, a karpie również. Karpie też, no. Coś więcej brań chyba mieliśmy tu na orzech, ja miałem więcej, no... Więcej brań na orzecha niż na kulki, ale tylko, że no mówiłem ja, też więcej no, wędek, bo... Ja akurat więcej miałem na kulkę, na kulki, bo no ten bo prawy, miałeś, prawy tak, zestaw. Tak, tak a ja miałem zawsze dwa no. na orzecha, jedną na kulki, coś takiego. Także to jest tak jak widzicie, no. Tutaj jakby... Skuteczna bardzo przynęta. Ale to jest też dobra nauka na taką wodę, gdzie tak naprawdę te ryby znają bardzo dobrze kukurydzę i one tutaj chyba do żółtego dna po prostu idą. I tu na takie wody, gdzie rzeczywiście się sypie, no to nie ma czegoś takiego, a bo ja zawsze łowię samymi kulkami, to się lepiej sprawdzi. No, my jesteśmy tutaj przykładem, że nie. No, na przykład na tej wodzie konkretnie ja uważam, wyciągam wnioski po 3 dniach, że żałuję, że nie mam 30 kilo kukurydzy, nie? Bo jestem pewny, żebyśmy przyspieszyli te brania. 100%. Tak jak sypałeś, jakby mamy takie dwa wnioski. Ty sypałeś u siebie na początku ziarnem i też miałeś od razu strzały. Wywiozłeś kij i nawet teraz przed chwilą wywoziłeś. Jeden pojechał, zaraz drugi pojechał, nie? Tak. Ja miałem to samo na górce. Przecież świeżo wywieziony był jeden zestaw, potem drugi amur, po pół godziny kolejny. I było świeżo. Potem żeśmy zaczęli, mało mieliśmy ziarna, zaczęliśmy mniej sypać ziarna. Tak. Amur się w ogóle skończył, jeszcze większe karpie zaczęły wchodzić. I to jest rzeczywiście, tak może to wyglądać, nie? No my akurat chcemy amura łowić. Więc chcieliśmy na tej wodzie, przyjechaliśmy myślą taką, żeby amury łowić. Ja uważam, że ten materiał spoko, mamy dwa amury, pokazaliśmy wam swoją taktykę, ale w przyszłym roku, bo już nie w tym, bo nie ukrywajmy, chociaż jeszcze amury gryzą, nie? Gryzą jeszcze, ja myślę, że przy takiej ilości oni na pewno nie odpuszczą tutaj i nie, będzie no. Nawet zimna ta woda. Ja mówię bardziej o nas, żebyśmy my jeszcze gdzieś sobie nie pojechali, wiesz, bo to jest trochę mało, nie? Moglibyśmy ludziom bardziej pokazać te amury, wiesz, może byśmy już, wiesz, zrobili taki drugi odcinek na Zaporówce, ale no to już nie w tym roku, nie? No właśnie ten World Cup Classic nas troszkę hamuje, bo to tak tydzień i przygotowania, przed, tydzień bo to są po... przygotowania, no, nie? I o tym odpoczynek. To się tak wydaje, ale to też jest bardzo dużo energii, pracy i no, tak naprawdę logistyka całego wyjazdu jest dość ciężka. Znaczy można powiedzieć nie ciężka, czasochłonna, nie? I tak to wygląda, więc jeżeli materiał wam się spodoba, to jak najbardziej wydaje mi się, że w przyszłym roku z chęcią powtórzymy ten materiał na większej wodzie, może PZW, może dzikiej, może nie, dla nas jest to nieistotne, po prostu chcemy wam pokazać, jak my podchodzimy do tematu amurów i że da się je złowić, jeżeli naprawdę chcecie się na nie nastawić, bo taki był nasz wyjazd, nie złowiliśmy ich dużo, ale udało się je złowić, czyli technikę mieliśmy poprawną, tylko troszkę no, tutaj towaru zabrakło, no, nie przygotowaliśmy się tak jak powinniśmy, jest to też kolejny dla nas wniosek. My się też uczymy cały czas. Oczywiście, no to jest... Nawet... Nie wiedzieliśmy, co nas spotka na tym łowisku. Tak naprawdę miałeś tam z 15 kilo tego orzecha, tej kukurydzy. Trochę mało. Ja to widzicie, no poszło na jeden zestaw. Tak naprawdę jeden dzień łowienia mieliśmy, no, nie? Taki gruby, taki, nie? Sobie tak. Zasypaliśmy. No, a potem jeszcze mieszaliśmy to z kulkami, z peletem drobnym, jakieś akcje i tak dalej. Jeszcze co przy materiale amurowym warto wspomnieć, to przede wszystkim bezpieczeństwo tych ryb. Bo jak dobrze wiecie, amur jest bardzo słabą rybą, może przy odpowiednim traktowaniu można by było jakoś go tam dłużej przytrzymać, o czym ja nie chcę mówić, bo ja uważam, że amura powinno się od razu wypuszczać, albo co najmniej po złowieniu i po sesji przytrzymać go w wodzie w worku, takim podłużnym slingu, który pływa i niech on sam do siebie dojdzie, to może potrwać nawet 10-15 minut, ale uwierzcie mi, jak przytrzymacie takiego amura, to on o wiele lepiej potem zareaguje na wodzie, jak wypłynie, bo bardzo często te amury po prostu odpływają szybko, a za 2-3 minuty wywala się brzuchem, wpływa w trzciny,
No i tu są dwa problemy. Pierwszy to jest taki, że po prostu on może sobie zdechnąć, ja już widziałem takie przypadki. A drugi jest taki, że akurat tutaj nie, ale na dzikich wodach, i też widziałem taki przypadek, są ludzie, którzy zaraz chęcią by go zaszlachtowali. Nawet jak z wiatrem spłynie 100 metrów, to zaraz ktoś go będzie chciał wyjąć go tam i go zabić. Bo widziałem takie rzeczy i po prostu, no chodzi tutaj o bezpieczeństwo ryb. I karp jest zupełnie inaczej traktowany. Karpie oczywiście można do worka wsadzać, natomiast amurów raczej nie polecamy. Chyba, że rzeczywiście... Też, też od temperatury wody zależy, bo jeżeli na przykład latem, oczywiście, kiedy temperatura jest wysoka, to naprawdę jest trudno. Myślę, że jak tak później jesienią, kiedy temperatura wody spadnie niżej tam 15 stopni, to wydaje mi się, że już... Chociaż nie mamy takiego dużego doświadczenia, ja nie mam podejrzeń, bo ja tak nie łowię tych amurów na co dzień. Znaczy my jakby nie łowimy ich, ja tak samo, nie? Jak, ja amuraz łowiłem kilkadziesiąt nawet razy w życiu, ale jakby nastawiałem się też i gdzieś tam coś łowiłem, te amury i jakieś tam mam połowione, ale... To jest jakby takie nasze doświadczenie. Ja dobrze wiem, że można w jakiś sposób przetrzymywać tamury, natomiast ja tego nie polecam ze względu na to, jeżeli nie macie jakiegoś, nie wiem, innego powodu, przecież można zrobić zdjęcie. Ważną informacją jest także pogoda. Jeżeli macie bardzo duże słońce, jest wielki upał, to z tym amurem jak najkrócej namacie. Najlepiej w ogóle wyjść z nim do wody, żeby on był cały czas w chłodnej wodzie. Bo po prostu amur mimo wszystko, ja będę to powtarzał, może wiele osób się ze mną nie zgodzić, bo gdzieś tam sobie przetrzymuje amury, okej. Uważam, że tak jak, ja się może powtórzę, ale tak to działa, ale mimo wszystko, jeżeli ja na przykład łowię amura, to mieliśmy go w nocy, szybkie fotki i wypuszczamy, trudno, no. W nocy też zdjęcia mają swój klimat, ja tego nie żałuję. Dla mnie priorytetem jest ryba i jej bezpieczeństwo i jej powrót do wody, niż to, że ja gdzieś tam będę miał zdjęcie. Potem świadomość tego, że ryba mogłaby nie przeżyć, to jest dla mnie raczej słaba, nie? Więc taka mała jeszcze rada mała od nas na sam koniec. Zwracajcie uwagę na pogodę, polewajcie często wodą. Amur jest słabszą rybą niż karp i trzeba się od niego wyjątkowo troszczyć. Takie jest moje zdanie w temacie. I chyba tyle. Wyczerpaliśmy już temat cały amurowy. No. Jeżeli mielibyście więcej pytań, wpisujcie w komentarzach, piszcie do Jasia, chociaż ostatnio przeżył inwazję po ostatnim filmie i wyczerpałeś już temat kukurydzy, mam nadzieję. Bo to było najczęstsze pytania. W sumie to się nie dziwię, bo masz zajebiste ziarna, nie? I to jest całkiem normalne. Fajne ryby w to wchodzą i walą to. No i co? No i chyba ten temat amurowy jak na ten rok chyba już zakończyliśmy. Tak. Ewentualnie w przyszłym roku wrócimy. W przyszłym roku na pewno jeszcze coś wrócimy. Ale tak jak mówię, może ta zaporówka, która nas w tym roku, tak ze względu właśnie na ten wyjazd na World Classic, musieliśmy sobie troszkę to odpuścić. O, słyszymy te spławy. Tutaj. Na pewno to było słychać w kamerze. Słychać pełno spawów, naprawdę woda jest tak przygotowana, że jest super, naprawdę. Śmiem przypuszczać, że tutaj chyba jest więcej ryb jak wody, a my chyba nie umiemy łowić, bo coś tak może być. Połowiliśmy. Znaczy karpi nałowiliśmy, przecież rano do śniadania się dało zjeść, rano do śniadania. Karpi spokojnie za 20. Ale 7 brań było do śniadania, zanim żeśmy zdążyli się na nie zjeść, nie? Potem jeszcze chyba ze 4-5, także w sumie w ciągu dnia jednej doby od rana do dzisiaj. Nie wiem, 10-11 brań. No, około moim zdaniem 20 karpi wyjętych. Przez te dwa dni. No, dwa dni, a z czego straconych no, trochę. Było kilka, no było, no nie no, da się tej nocy. Daleki dystans jest. Dystans i poza tym, no, w trójcą tych zaczepów jest troszkę, nie? Jest. Także ryba gdzieś tam się oprze, gdzieś żyłka pod jakiś tam korzeń, pod jakieś coś suchego wejdzie i tak dalej. To jest w ogóle zajebiste, że... Zresztą mieliśmy tą plecionkę, tę szczałówkę, którą założyłem. To cała była przetarta po tym, jak przyszła, nie? Także... No, tak jak widzicie, no tutaj... No, woda jest naprawdę super, jest wymagająca, ale naprawdę warto, bo ryby są piękne i ten spokój jest... Właśnie, to jest spokój. Tu obok też jest jakieś miasteczko, blisko Wrocławia. Tak naprawdę siedzimy w dziczy i tu zaraz obok jest też odra, który oczywiście nie widać, bo jest za tym lasem, ale czuć ten klimat, nie? Że jest taki fajny klimacik, nie? No dobra, wydaje mi się, że skończymy na tym. Jeżeli macie więcej pytań, no tak jak już wcześniej wspomniałem, wpisujcie w komentarzach. Pytajcie się Janka, postaramy się na wszystko odpowiedzieć. Staramy się Wam jak najczęściej pokazywać przypony. A oprócz tego oczywiście kolejne filmy i myślę, że także z Jankiem. Coś sobie powymyślamy, jakieś nowe tematy, bo już jeden zrealizowaliśmy i wyszło to bardzo spoko. Wyszło to naprawdę spoko, było to u Janka na wodzie, teraz przyjechaliśmy tutaj amurowo, a amury na pewno powtórzymy, ale jeszcze coś trzeba będzie wymyślić, jakąś kolejną część. No jeszcze będziemy mieli tą relację na przykład z WCC, będzie fajna relacja, zrobimy. To na pewno będzie super. Będzie... O, a może zróbmy takie zapytanie do ludzi, gdzie chcieliby, żebyśmy pojechali w przyszłym roku?
jedno miejsce w Polsce i jedno za granicą. Gdzie chcieliby zobaczyć nas w akcji, nie? Niech będzie, no oczywiście bardziej realne na daną chwilę jest miejsce w Polsce, bo byśmy mogli to zrobić, ale ciekawy jestem, gdzie chcieliby na przykład ludzie nas zobaczyć gdzieś w kraju razem, nie wiem, gdzie sobie radzimy na jakąś wodą, nie? Może macie jakieś wody z fajnymi rybami, chcielibyście, żebyśmy przyjechali? Też pisujcie w komentarzach. Zachęćcie nas, o tak. I zawsze z chęcią się podejmiemy i nagramy coś fajnego. Tak jest. No, dobra, to kończymy. Dziękujemy. I do usłyszonka. Dla Niuni. Kolega. Uuu, wystraszył się chyba. Chyba tak. Nie chcę. Dotknij go. Leci, leci. Nie chciałbym go do trawy rzucić. Bo tutaj... No sobie chyba poradzi, nie? Na kamieniach brać. Stwierdzam ja już, że do tego wszystkiego jest chleb potrzebny. Bo trzeba nagrać tą miskę. Reszta! No. Wow, ale... Dobra. Tutaj możecie zobaczyć fajny patent. Wbijacie sobie sztycę do pontonu. Tak wam nie odpłynie. Chcecie odpłynąć, otwieracie. Wybijacie. Jesteście na wodzie. Mamy od razu, praktycznie zaraz przy brzegu, mamy spad do tutaj do siostry i tu będzie nawet do 5 metrów za chwilę. No i jadę teraz wywieźć zestaw, w którym mieliśmy wczoraj branie. Pokażę wam, o czym się kieruję. Tu już nawet widać głębokości. Zobaczcie, jest półka do 6 metrów nawet. Towar na grubo. Jak zwykle. O, i tu teraz zobaczcie, będzie fajne zjawisko. Jak wytypować miejscówkę amurową. Na połowie wody tu widać jest marker i teraz zobaczcie, jak z 6 tam 5 metrów wychodzi górka, bardzo, bardzo płytka, nawet o, tak jak widzicie, marker jest tu, a tu jest taki bardzo, bardzo płytki grzbiet wychodzi. To jest chyba stara droga była, zobaczcie, jest nawet 1,70 m, tutaj nawet płycej było. I tutaj mamy, czyli tak, mamy tam głęboko, tu mamy wypłycenie i na tym wypłyceniu
Tutaj zaraz na spadku, o, na 2,20 kładę zestaw i tu jest zaraz znowu do 5 metrów. Tak właśnie można rozpoznać po prostu miejscówkę murową, czyli nie wiem, czy teraz może będzie widać, mamy markera, mamy tą drogę i trzeba tutaj gdzieś położyć zestaw, co nie będzie oczywiście proste, ale postaramy się to zrobić. Ja to myślałem, że go w ogóle nie ma, nie? Jest i kolejny Amur. Ty, ja nie ma tego zestawu. Wyczujesz? Może na boku gdzieś się pierdzi. Amur twardopyski, wiesz, i wyskakujemy. O, tu już jest pod wieraków. Ale co, on się wypił? No jak, Jasiu? Udało się ostatniego wieczorka? Udało się, no. Opowiem, gdzie był zestaw? Położyłem zestaw troszkę inaczej, bo położyłem na 1,5-metrowej wodzie niedaleko takich lilii wodnych. I mówiłeś, że je znalazłeś. Wskazałem tam, że tam troszkę za blisko brzegu i tak dalej, ale jednak okazało się, że nie. Że one jednak żerują na tej płytkiej wodzie. I na co pobrał? Na orzecha. Czyli na orzeszka. Który to był zestaw? Na dirigu? Nie. To był czyli miękki? Tą gumką miękki, tak. No dobra, to w takim razie podziękujemy temu koledze za współpracę. Poranna kawka. Obowiązkowo na stanowisku. Żywemy. Ostatni dzień. Dobra, ja się rozpadam. Chodzi, tak? No. Piona, trzymaj się. Piona, trzymaj się. Piona, spokojnej drogi i ty też spokojnie sobie, bo ty będziesz jeszcze poczekać, że wszystko wyschnie, tak, co? Tak, poczekam troszkę na słońce, trochę na to i... Tylko mnie do roboty ganiają. Na jakieś branie. Tylko mnie do roboty ganiają. Ty już masz dobrze. Ciebie już nie muszą. Dobra, jeszcze tylko powiedz im jeszcze, o czym nie mogą zapomnieć. No, o czym nie mogą zapomnieć? No nie wiem, coś mi mówiłeś, ale jakoś to wyleciało. O zasubskrybowaniu? O właśnie, to jest to. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanał. O właśnie, tak jest. Tak więc weźcie tą radę Janka do siebie. Trzymajcie się i do zobaczenia na kartonie. Zakochałem się na Amer, tym co robię. Wiem, że w życiu nic innego już nie zrobię.